Znasz paradoks kota Schrödingera? Mhm. Dopóki nie zdecydujesz, co ma się zdarzyć, dzieje się wszystko naraz. No trudno. Tak jak w Detroit. Siemano Hubert, siema Dartix. Idziemy dalej z koksem. A co? Trzeba to skończyć w końcu, nie? Jak myślicie? Mam nadzieję, że wszystko działa. Działa, bo już widzę. Siemano Milo. O, Winona, cześć. O, jedziemy. Jak nie ten live, to sobie idź do Neo. Nikt ci nie każe tutaj siedzieć. Jesteś taki uszczypliwy. To tak wcześnie, bo idę później do roboty. Chciałbym się jeszcze dżemnąć. Nie wiem, czy to zrobię. Zobaczymy. Siemano, Lawok. Media huczą naszej transmisji. Ludzie już wiedzą. Ta cała transmisja była błędem. Oni nie będą z nami negocjować. No nie będą. Było pokazać, że jesteśmy gotowi do walki. Przemoc to nie rozwiązanie. O, siemano, Paweł. Trzeba z nimi rozmawiać. Ja się nie obrażam, Hubert. Nie mam za co. Simon zapłacił swoim życiem. Winona, siemanko, co się stało? Co to za różnica? To bohater. Kurde, i nie zmieniłem tego. Nie chcę rewolucji z przelewem krwi. To żyj jak niewolnik. Jeśli nie chcesz walczyć o swoją wolność, to może na nią nie zasługujesz. Dosyć tego! Co tam ciekawego u was słychać? Już kurde cwaniakuje, no. Co teraz zrobimy? Co teraz zrobimy, Husky? Oj. W całym Detroit działa 5 sklepów Cyberlife. Sprzedają nas jak zwykłe towary. Do szafy z nim Ilonka będzie zadowolona. Z kim? Atakować sklepy? Nigdy tego nie robiliśmy, na pewno są chronione. Mają zabezpieczenia. Stworzymy 5 grup, po jednej na sklep. Złamiemy zabezpieczenia i wejdziemy. Wyślę tej. O 2 rano, bez przemocy. Dobra. Uwolnimy naszych i zwiejemy, zanim zjawi się policja. Jedziemy. Indykajo, siemano. Na czym byłeś w kinie? Zapamiętamy tę noc na długo. Okej. Znajdź sklep Cyberlife. A to nie jest czasami ten zaułek, co tam byliśmy z nim w tym? Z tymi androidami? Czekałam na to od bardzo dawna. To miałem na obiad chyba? Ja nie miałem obiadu, ja nie wiem obiadu. Gdzie my jesteśmy? Tutaj nic. I musimy iść tam. No dobra. A możemy biec w końcu? Jakie my w ogóle mamy misje? Tędy, szybko! Blue Star, siemano. Oj, król gogle. Siema. W porządku, już czysto. Już czysto. No to pędź, ziom. W okolicy pewnie jest więcej policji. Musimy uważać. No, co my tutaj mamy w ogóle? A, dobra, ten sklep Cyberlife. Dobra, no to biegnij. A już go nawet sklep widzę. Sklep jest tutaj. No dobrze. Tam coś mamy. Ej, ziomek. Nawróć. O, możemy nawracać. Avengers Infinity. Nie widziałem jeszcze Avengersów. Jesteś wolny. Jesteś wolny, ziom. To jak on jest wolny, to tego też możemy pewnie nawrócić. No i super. Nawróć go. Przebudzam cię. Idź do Jerycha. Aaa, zapraszacie już do Narni? Co ty gadasz? Dążaj za North. A tutaj coś jeszcze mamy? Tam coś chyba jeszcze jest, nie? Tam jest.
A tutaj coś jest. No patrzcie, kurde, jak paluchem pokazuje, no. Ja to oni nami rządzą. To się cwaniaczek, kurcze. Siemano Neo. Tak, obciął się i ogolił, oczywiście. Ej, tego też chyba możemy ten, nie? Nawrócić. Ej, no nawróć go. No i elegancko. Jesteś wolny. Jesteś wolny. Na co ja czekam? Ja czekam? Dobra, idziemy już do tej. Mogę przeskoczyć? Nie mogę przeskoczyć przez to. Ale ty biegnij, chłopie. Tym dla nich jesteśmy. Czym? Wystawą. Tylko towarem na sklepowej witrynie. Już niedługo poznają prawdę. No i się dowiedzą. Się dowiedzą. Trzymamy się planu. Wyłączymy alarmy i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. O fuck, 10 minut mamy? Znowu czasówka? Na co czekamy? No, no, może tak być. Zabezpiecz teren, dostań się do sklepu. A, czyli co, tutaj podchodzimy, tak? Analizuj, dobra, analizujemy. Widzisz system alarmowy? No widzę. Wytwarzanie danych, identyfikuj sieć. Mam go. Już? Szybko coś, nie? Szybko już nam tą sieć zidentyfikowało. Pewnie wkurzony jestem, bo wchodzi ten dodatek i moja... Znalazłem zabezpieczenie. Ikona poszła chyba w dół. Chyba damy radę je wyłączyć. Chodź za mną. Jaka? Jaki dodatek? Do czego dodatek? A, do futa, dobra. Co to tutaj będzie? Ja, to tutaj jest. Analizuj, no dobra. Sieć zlokalizowano. Pięknie. Możemy, a, możemy wskoczyć, dobra. I co teraz? Nawróć. No dobra, to nawracamy. Jeszcze 3 łapki, no popatrz. Ja widzę 4. Przebudzam cię. Przebudzam? Ja nie mogę. Kurde, jak ten. Jak Jesus, nie? Klęknij. No dobra. Ważanie danych. Węzeł sieci 23.A. Okej. Cel 1. Stworzony obieg, węty coś tam. Węty coś tam. I co? Alarm wyłączony, super. Markus, uważaj! Na co? Tu albo tu. Chowaj się. A, to drony latają! No dobra. North. I znowu szacuneczek. Co teraz mamy za misję? Rozejrzyj się po terenie. Myślę. Dron obserwacyjny. Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. Gdzie ten dron? Ale tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe, nie? Aha, zabezpieczyć teren mamy. Dobra. Tutaj możemy coś zrobić? Ja my mamy... Ej, ja zapomniałem, że to jest czasówka, nie? Tutaj coś jeszcze mamy. Pójdź. Tym cackiem staranujemy sklep. Ukradnij ciężarówkę, o! Tutaj coś jeszcze mamy. Przechwyć drona, rozejrzyj się po terenie. A tutaj jeszcze coś mamy. No halo, dzień dobry! Nawracamy! Uwalniam cię. Mam jedną łapkę w dół? No, pewnie od Neo, albo od Lawoka. Albo od Huberta. Siemano, Igor. Mieliśmy zabezpieczyć teren. No dobra, jest zabezpieczony, nie? A ja dalej trzymam te guziki.
A ile ona jest zajebista. Przechwyć drona, zajrzyj się po terenie. Co teraz? Tutaj możemy chyba tych bombli, nie? Dobry, a wracamy. Nefaro, siema, no witam cię na streamie z Detroit. Jesteś wolny. Ciebie mam zawsze, ja nie mogę, popatrz, od ciebie, ty ode mnie dostajesz łapki w dół, a ja widzisz. Tu. No potem, teren przeszukany, dobra. Przechwyć drona, ukradnij ciężarówkę. Jeszcze musimy tego drona, kurde, przechwycić. Analizuj. Rekonstruuj trasę. Jest 10? No dobra, sorry, okej. Dobra, ja wiem, spokojnie. Okej. Ma 20 tysięcy, no co ty gadasz, kurde, taki level? Trasa patrolu drona oszacowana, a no dobra. Symuluj? A, ja, to jest symulacja, no przecież. Byłoby za wysoko, my musimy tego drona ściągnąć, nie? Tu? Byłoby za wysoko, no jednak też nie. Nie, za daleko. No może tu? Też nie. No to te ostatnie będzie chyba, nie? Kto ma grę? Przyznać się. Pewnie Dartrix. No nie, to Dartrix to nie. O, tu będzie dobrze, nie? Można dosięgnąć drona w tym miejscu. No spoko. No dobra, ale to jak z tego miejsca, to tutaj musimy, nie? Ja, tutaj coś jest, dobra. Sprawdź. Rekonstrukcja. Aha, i teraz tu, albo tu. Dobra, zbyt późno, okej. A jak zbyt późno, to co, możemy od razu na niego skoczyć? Lawok teraz niestety nie sprawdzę, no sorry, nie? Ja wiem, że wysłałeś, ale no przepraszam, ale teraz nie mogę sprawdzić. Sprawdzę po streamie, okej? Aha, i teraz tu możemy na niego skoczyć, tak? Jeszcze nie? No to tutaj. Okej, no i będzie dobre. Hubert, zgarnąłeś tego koda, a co w nim było? Bang! I ładnie złapał. A, musimy to wciskać. Mam nadzieję, że ten, nie? Że nikt nie przyjedzie. Przechwyć drona, dron zneutralizowany. Spoko. Speak it, what the fuck. Przekonamy się. Plac już zabezpieczony. Możemy okay. Dostać się do sklepu. Dobra. Aha, teraz po ciężarówkę. No dobra, sorry, nie? Już idę po tą ciężarówkę. No ale Hubert, no ja nie wiem w ogóle co tam jest, nie? Równie dobrze mógłbym wam powiedzieć, jak mam koda na jakiegoś Wiedźmina, czy kurde coś, łapcie koda na Wiedźmina i od razu kurde się ten, nie? Trendy ja mam przejść. Tam coś jeszcze jest. Co tam jest? Nie, tam nic nie ma. Tam przed chwilą coś było. A tutaj jest, dobra. Ja to szukam. Otóż. No, niestety losowe. Na co czekamy? Może mi się kiedyś uda, wiecie, jakiegoś konkretnego koda zebrać na jakąś taką ciekawą grę. Yamakashi! No i fajnie.
Skąd ty bierzesz te kody? Tajemnica, chłopie, zawodowa. Załatwiam. To nie jest tak, że ja wam powiem. Się buja, się ma. A, R1, dobra. A ja L1 naciskam. Żarówka otwarta, no spoko. Co ty byś beze mnie zrobił? Tam też lepiej nie mówi, no. A co, musimy tam podejść? No dobra. Ile nam czasu zostało? 7 minut. No to chyba na spokojnie się wyrobimy, nie? Wpadasz, Dartwix? No dobra, no to no, trzymaj się. Dzięki, że wpadłeś. To na chwilę. Dobra, łazimy. Wjedź w sklep? Serio? Pora narobić troszeczkę hałasu? Ja mogę sterować, czy nie mogę sterować? Bo ja nawet nie wiem. Bo to mnie się chyba samo steruje. Ja tylko gaz mogę trzymać, tak? Spoko, ale na przykład wyjście. Ty mi, Neo, ty mi tutaj powiedz lepiej, kiedy ty se kamerę w końcu kupisz, co? Lawok by sobie kupił tą grę? Lawok ma dużo gier, tylko nie gra w nią. Nie, Dartix, później już nie będzie live'a, bo ja mam nocki. No jak tam wjeżdża? No nie gadaj. Ty, dronów nie rozwal. Znaczy nie dronów, Boże. Androidów. Jaki kurde dron. Ale Androido. Ty, nie wiedźmio. No. Wjedź w sklep. No dobra, wjechaliśmy. I się wydostaniemy. Przebudź androidy? Serio? No dobra. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. You are free now. Po baterii przeglądzie kompa będę na nią zbierał. Takie to. Kamera droga? Nie, ja chyba dałem 100 parę złotych, mi się wydaje. Jeszcze możemy ten. A ci tych z wystawy, jo? No dobra. A tamten ziomek wyglądał jak ten kurde blondy, co myśmy w ostatnim odcinku go stracili, nie? Tego Jerycha. Kto to jest? Kto to jest? To ona? Czy to ona chyba? Było to nie ona? Nor w porządku? Wyciągnijmy ich stąd. Coś się kurde odblokowało, tylko nie wiem co. Your dream partner. No ładnie. Co mamy teraz zrobić? Aha, tutaj iść, tak? No dobra, to idziemy, lecimy. Rozmawiaj, o. Co to się teraz stanie? Nazywam się Markus. No a ja nie. I tak samo jak wy byłem niewolnikiem. Przedmiotem. Stworzonym do posłuszeństwa. Mhm. Ale w końcu postanowiłem otworzyć oczy. No. By odzyskać wolność i zdecydować, kim pragnę być. Przyszedłem tu, by powiedzieć, że wy też możecie być wolni. Że podobnie no. jak ja możecie zrzucić okowy posłuszeństwa. Od tego momentu możecie chodzić z wysoko uniesioną głową i stać się panami swojego losu. Jerycho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. No właśnie. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć. Albo dołączyć do nas i podjąć wspólną walkę. Jesteście wolni. You are free now. Decyzja należy do was. O, Ilonka, siemanko. Jestem z tobą.
Jesteśmy z tobą! No i fajnie, i są z nami, no. Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus. Jestem z tobą! Jerycho, przywództwo, tak? Teraz będziemy co, przywódcami? Więc chodźcie ze mną! A, tylko lawo mi ten wysłał. Markus, co ty robisz? Zostawiam ludziom wiadomość. Zostaw ludziom jasny przekaz. Wybierz pacyfizm albo przemoc. Kurde, przecież my będziemy... Odmień kapitol. My przecież, kurde, chcemy ten, nie? Na spokojnie to załatwić, kurde. Żeby nas uwolnili, no to kurde. O, co to? Ławka, no. Robią to samo, co ty, Markus. No maluj, wyrwij. Ale jak wyrwę, to będzie ten, nie? Przemocą. To nie. Wybierz nasz symbol. O kurde. Jaki symbol ja mam? Fajny jest ten, kurde, na kwadracie, nie? Ten na trójkącie też w sumie spoko. No taka ręka, albo rękę sobie wybimy, o. Dam ci lajka, cieszę się. No dobra, Ilonka, no dzięki. Idź, no jak musisz. Kurde, a nie, ten sobie weźmiemy. Co ty gadasz, ja muszę na czaspadzie teraz to robić. Elegancko trzeba będzie. Co teraz? Dalej się tu możemy ławki malować? Ekrany, Markus! Ekrany? To? Ekran, aha, dobra. Skakuj. Co dalej możemy zrobić? 55% pacyfizm. Tutaj? Co tutaj jest? Przeciąż? Aha, no dobra. Tutaj coś możemy... Samochód, o! Przesuń na drogę, wywróć. Nie, no przesuniemy na drogę, nie? To mogę ci. Maszuj. No i kurde, ile nam pacyfizmu zrazu. O, maluj, tu możemy sobie coś namalować. To maluj. Myślę, więc jestem, mamy marzenie, jedna planeta, dwie rasy, równe prawa dla androidów. Dobra, damy równe prawa. O, już nam kurde, już prawie 100% mamy. No tu jeszcze możemy zrobić. Tam co? Nie? Nie, to tam chyba... Co to jest? Altana? Markus, przemoc to jedyny język, jaki ludzie rozumieją. Odmów, nie. Bardzo chcę, żeby nas zrozumieli, ale nie zamierzam wszczynać wojny. Nie posłuchają, jeśli nie będą się bać. Nie będą mieli wyboru. No, jesteśmy, kurde, 100% pacyfistą. Zatknij flagę. No, ładna ta flaga. To tak szybko zrobił ten? Co jeszcze możemy zrobić? Odmień Capitol Park, wybierz pacyfizm albo przemoc. No dobra, no to jeszcze tutaj coś mamy, nie? Zbij, to nie, bo to będzie pod przemocą. Wspinaj się, o. Dobra, wbijamy na górę. O ile da radę. No to da radę. Na YOLO. Yamakashi. Ja wiem, on ma coś z asasyna na bank, nie? Nie wiem, może jakiś, kurde, ziomek Ezio to jest, albo innego, kurde, tego. Bajeka.
że tak powiem. Co tutaj zrobimy? No nie gadaj. O kule. Teraz to żeśmy przejęli chyba 100%, co? Urodzeni gracze, siemano. No kurde, chyba syneco. Jakiś taki ten. Innego koloru. Bomba dymna? Wapka mi bomba dymna. Co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Przystanek autobusowy, co my z nim możemy zrobić? Zbij haku. Kurde, hakujemy, nie? Proszę, byście uznali naszą godność, nadzieję, że razem. Co jeszcze tu możemy zrobić? Halo! O, już. Przerywnik. Co, jadą do nas? Uwolniliśmy setki naszych braci. No, udało się. Fajnie. Jadą tu. Niech wszyscy idą do Jerycha. Idźcie do Jerycha. Załatwiliśmy to pokojowo, tak jak chciałeś. No i wszystko, wyciągasz, nie? Wyciągasz do nich rękę, a przecież oni nami gardzą. Obyś wiedział, co robisz. Nie da się zwalczyć przemocy. A w następnym tym, jak będziemy, powtarzać, no to ten, to... z agresją to będziemy robić. Drony lecą! Ty, oni strzelają tam! Ty biegnij, biegnij ziom! Ty nie idź, tylko biegnij! Gdzie to było? Tam! Co ty gadasz? Kurde, jeszcze nas pozabijali? W porządku, co jest? Norf! Zabili ich! Przemoc rodzi przemoc. Pozarzynali jakieś zwierzęta. Dokładnie. Ale kto? Kto? No, coś takiego, Neo. To jest dobra i zła. Coś tak... Coś ten deseń, nie? Co się tam dzieje? Tam mamy iść? Gdzie my mamy iść? Zbliż się do grupy. No dobra, to idziemy do grupy. No Halo. Trzeba ich ukarać. Muszą zapłacić. O kurczę. Nie, no co ty? Zabiję ich. Nie. Proszę. Proszę. Zemsta, oszczędź, nie decyduj. Nie, no oszczędzimy ich. Gdzie tam, kurde, my ich będziemy zabijać? O. No i dobrze powiedział. Nie będziemy karać za zbrodnię. Kolejną zbrodnią. No. No to nie ma sensu, kurde, potem się rzucą na nas, kurde, jak Reksio na szynkę i wszystkich androidów wybiją po kolei. Przerywamy transmisję, ważną wiadomość. Z ostatniej chwili, dokładnie o 2 w nocy, doszło do napadów na kilka sklepów CyberLife. Jak na kilka sklepów? Na jeden. Terrorystycznego ucierpiały salony w różnych punktach miasta. Większość witryn sklepowych pokryto hasłami z żądaniem praw dla androidów i innymi sloganami. Policja odkryła graffiti z hasłami androidów w niewielkiej opinii publicznej. Od sklepów CyberLife. Śledztwo jest w jednym z salonów znaleziono 2 policjantów. Powoli wychodzą z szoku. Według naszych źródeł potwierdzili oni, że napastnikami było kilka... No ładnie. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Czyżby maszyny zwróciły się przeciwko nam? Czy androidy stały się dla nas zagrożeniem? Czy to jest początek kampanii terrorystów działających tutaj, na terenie Stanów Zjednoczonych? Niedobrze.
Ze sklepy w tym samym czasie. Aha, takie coś. Pokojowe przesłanie. Markus przeprowadził pokojową demonstrację. No i to mnie się podoba. Prześli wiadomość. I samochód. Namaluj na samochodach. Odmów Mołotowa. Tam był jeszcze jakiś Mołotow? Aha, ja, bo ona powiedziała, żeby po to podpalić, okej. Aha, czyli to są chyba wszystko ten, nie? Te nasze dobre uczynki. O, Ilonka już. Już żeś się, kurde, tak szybko weź się wyprysznicowała. Statystyki globalne. 26% tylko zatknęło flagę? No co ty gadasz? Odmów mu... 62%, 76% od znajomych? Wiem, że kurczę łapa gra, nie? Ale coś tutaj... Łapa chyba jeszcze tak daleko nie doszedł. Co tutaj jeszcze było? Zabezpiecz teren. Mhm, tutaj jakiś ten coś... Jakiś tutaj inny było. Dobra, miesza z tym. Kontynuujmy dalej. Kobiety wszystko szybko robią, ja... Ale nie malują się tak szybko. I nie szykują do wyjścia. Idziesz już, no zara. Zara było 15 minut temu, no mówię zara. Wyjdź. No wyjdź. No. Będzie się coś dziać ciekawego? Wszystko dobrze, poruczniku? Oczywiście. Zeszłej nocy Chris był na patrolu. Co, zginął? Został zaatakowany przez defekty. Powiedział, że uratował go sam Markus. Wszystko z nim okej? Okay? Tak, chłopak jest w szoku, ale żyje. Mi makijaż schodzi 10 minut. Ja wiedział. Instynkt trop kamski. Instynkt? Mam złe przeczucia, poruczniku. A, my musimy nie za nim iść. Nas tu być. Dążaj za Henkiem, no okej. Okej, okej. Złe przeczucia, mówisz? To zrób sobie defragmentację. Może masz... Ja moment. Gram androidami. Znaczy, gram androidami, no. Bo androidy chcą wolności. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ja myślałem, że to jest jakiś zoo. Okej. Kara? Cześć. Jestem porucznik. Przecież kurde, wszystkie androidy na jedno kupy to robią, nie? No to dobra. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. Okej, okej. No ja Boże, nie oglądał od początku, Neo, ty kurde. Zaraz pójdę po Elijah'a. Proszę, rozgośćcie się. Elijah? To już do Henka zaczekaj na androida. Okej, okay, okej. Okay. Co my tutaj mamy w ogóle? Możemy coś pooglądać, nie? Ja mogę usiąść. Ja mogę popatrzeć na obrazek. Na Lizu. To jest ta murzynka chyba, nie? Stern Amanda, no tak, Kamski Elaja. Co my mamy w ogóle za... Spotkanie z Kamskim, a kto to jest w ogóle Kamski? Analiza. Spoko, laska. Rzeczywistość, obojętność, szczerość. To prawda. Analizuj. Kamski Eljajach, jak to powiedziała. To usiądziemy? No dobra, jak usiadł, no to chyba możemy usiąść, nie? Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Obelix się na Teutonesa, gdzie jest uczta? Connor. Jakie to uczucie? A dobra, Asterix i Obelix. Dystansowanie, obojętność, niecierpliwość. Damy to. Kamski jest jednym z największych geniuszy tego stulecia. Cieszę się, że go poznam osobiście.
Ja się nie chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. No nie mogę nic zrobić, tylko wstać, tak? Możemy tutaj jeszcze... A to przecież tam jest... Gdzieś zdjęcie zgubiłem, ucztę. O czym wy gadacie? A, już nie mogę tego przeczytać, tak? Bo się zapaczałem, kurde, na czat. Elijah zaprasza. Ej, ty... Blaszka normalnie. Pozyskam informację od Kamskiego. Gdzie jest Kamski? Halo? Chyba tam. Pan Kamski? Nie ma go. Tam dajcie mi jeszcze chwilę. O 18 robisz live'a? No dobra. Jak jeszcze chwilę? No to kurde, co ja tak będę łazić się, kręcić, kurde, bo teraz się musi popływać, kurde. No jakoś wyłaź szybko, nie mam czasu, kurde. Ja będę czekać, kurde, aż ty wyłaź z tego basenu, bo ja cię teraz wytaszczę normalnie. Kurde, w końcu wychodzisz. Gościu ma tak, kurde, tak wywalony na nas, nie? Czemu wszystkie są te, takie same, kurde? Nie mógł sobie innych wziąć? Porucznik Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Dawaj pieniądze. Śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z CyberLife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Dawaj pieniądze. Dawaj rentę. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. Dawaj rentę. No i z wolną wolą. A, no tak, no, mamy wolną wolę. Masz o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Pomoc, defekty, wirus, wojna. Defekty. Coś w oprogramowaniu defektów zaczyna emulować emocje. Uznaliśmy, że może pan wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. No ja nie wiem. Gdzie są pieniądze za las, Neo? Które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. No i będzie albo rewolta. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? Po czyjej jesteś stronie? Obronnie prosto z mostu. Damy prosto z mostu. Jestem po stronie ludzi, rzecz jasna. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? Wisisz mi 7 płyt CD-ROMu. A damy niepewnie. To, czego pragnę, nie ma znaczenia. Dzień dobry, ja w sprawie ten. Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Co my z nią zrobimy? Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? No ładna nawet. To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii CyberLife. Młoda i piękna powszechnie. Ale widać, że to robot, bo tak odwraca głowę, tak... Kwiat. Siemano, Szymek. Zwiętnie. Dziadzia? Czym jednak jaki jest? Dziadzia? Co za dziadzia? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? Wraca głowę jak fucking android. I ma duszę. To szczeli do nas?
Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. Pamiętam. Pamiętam, Google. Ale on jest też... Ona jest też androidem. A wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal. Jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. No bez kitu, nie? Okej, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie, czy życie tego androida? Ej, no bez jaj. Co to ma być za wybór? Kim jesteś? Posłuszną maszyną? Czy żywą istotą? Powiem wam tak. Nie, Neo, bo nie po to wczoraj powtarzałem jedną sekwencję, żeby on przeżył, bo wczoraj go zabiliśmy. Ja chcę, żeby on, kurde, żył do końca, więc ja nie zabiję tego androida. Nie ma bata. Obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Naciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Strzel, nie strzelaj. Pewnie, że nie strzelaj. Fascynujący. Ostatnia szansa Cyberlife na ocalenie ludzkości. Sama jest wadliwa. Czyli co, my też jesteśmy defektami? Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę zamiast wykonać misję. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. No i co z tego? Okazałeś empatię. Jak nie zabijesz, to zapisujesz wojna. No i nie zabiłem. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. I wybierzemy... Zdradzisz swoich braci, androidy. Czy powstaniesz przeciw twórcom. Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła? Chodźmy stąd. Ale jakie może być mniejsze zło to, że androidy chcą być wolne? Ja tego nie rozumiem. To nie jest złe. Przy okazji, chcą być wolne, więc będą wolne. Zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Co za... Ej, już mnie zdradził tego. Ja bym już prędzej odwrócił, kurde, ten pistolet w jego stronę i mu szczelił w pysk. Nie? Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam. Okej? Okay? Mhm. A może dobrze zrobiłeś? No i zaplusowaliśmy u Henka. Ale my podchodzimy do tego na spokojnie, grzecznie i Marek, żeby ten, wiesz, żeby tam nikomu się stanie, nie stała się krzywda i... Znaczy, że tutaj mogliśmy zabić. No i oni androidy nie chcą zrobić im krzywdy przecież, no kurczę blaszka. Nie chcą być wolni tylko, Mary. I na pewno nie zrobią z nich niewolników. A nawet gdyby to co? Od czasu jak byli androidzi, to sami byli niewolnikami. Statystyki globalne. Analizuj obraz, porozmawiam z Henkiem. Coś tu jeszcze było. 85% uznało, że Connor podjął właściwą decyzję. No dobra, wtedy jej podjął. Dobra, teraz znowu tym, ja? A gdzie jest Kara? Aha, my coś możemy zrobić. Ja tak stoję i stoję. No, relaksuj się w samotności, aha. Mamy pianino. A najpierw sobie gazetkę poczytamy, nie? Niech będzie gazetka. Bunt androidów, no oczywiście. I się będą buntować, kurde, ileż można. Android też człowiek. Co tutaj jest? Weź.
A, szyba. Nie, lustro. No tak, między trzema typami. Dobra, czyli ja się mam zrelaksować, tak? No to albo wejdę po tej kładce, albo se usiądę do pianina, tak? No dobra. No ale co, a ja Ilonka, ja to... To jest do trofeo, Ilonka, no. Czepiasz się. Koniec. Ja to dalej wciskam, nie? Goś jedno strzelią, tobie 300-400 leveli wbił, no co ty gadasz? Ja dalej naciskam to, a to tak... A już? No dobra. To nie jest do fabuły, bo to jest tylko to, cośmy robili w poprzedniej części. Moja droga. I on jednak wyszedł na to. To może powiesz mi, że skoczysz. Myślałam, gdzie jesteś. Rozmyślanie, odosobnienie, światło dnia. Rozmyślanie. Musiałem pomyśleć. Podoba mi się tu. Ja się nie znam. Ej. Świat na im... wydaje się stąd. Wcześniej mówiłaś co innego. Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. No i super. Marzą o wolności, więc ciągną do Jerycha. No i niech jedą. Coś się zmienia. Chyba się czymś martwisz. Zwolennicy, kolejny krok, kłamstwo, szczerość. Zwolennicy. Są mi posłuszni, nie zadają żadnych pytań. Poczucie posiadania władzy jest przyjemne. I straszne jednocześnie. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie i nie są huczą. Przerażeni. Boją się wojny domowej. Nie huczą, bo wysyłam koda. Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajście. Siemano, ludzie Tomek. Nas nienawidzą. Nie dadzą nam wolności. Bang. Pesymizm. Optymizm. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Niektórzy z nich rozumieją, że nie mogą wiecznie odmawiać nam wolności. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś. Czym się zajmowałeś przed Jerychem? Pomagałem jednemu dziadkowi. Prawda, szczerość, pręd nieważny. Prawda. Opiekowałem się pewnym staruszkiem. Był dla mnie jak ojciec. Pytać ją o przeszłość. Pokazał później mi, że ludzie i androidy mogą żyć zgodnie. North. Przeszłość North. A co z tobą? Nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. Inna North. Ta androidka, którą widziałaś w sklepie. Przypomniała ci o tym, kim byłaś, prawda? A, dobra. Zaufanie. North, walczymy razem. Musimy się poznać, żebyśmy sobie nawzajem ufali. No. Byłam o, Blue Star ma. Lalką zaprogramowaną, żeby zaspokajać ludzi. A, ona była putana. Zabawką dla ich przyjemności. No, Rychu się teraz będzie tłumaczyć. Któregoś dnia byłam sam na sam z klientem. I nagle zrozumiałam, że dłużej tego nie zniosę. Udusiłam go i uciekłam. Uuu. Teraz wiesz już wszystko. Mogłam ci nie mówić. Ilonka nigdy nie kłamie. Co nie mówić? Godej. Uuu.
androidy się będą seksić. A co to jest? To się stanęło. Ja widziałam wszystko. No. Dom Karla. Ojeju, zakochałaś. To jak cię zostawili w jego mieszkaniu. Ojejoj. Ja też coś widziałem. Klub Eden. Ona była w Edenie. Śmierć tamtego człowieka, jakbym był tam z tobą. Norf. Arcane Prerise. Co to jest Arcane Prerise? Jerycho, przywództwo. Co, jesteśmy przywódcami teraz? To samobójstwo. Wszyscy zginiemy. Proszę, Markus, jeszcze możesz zmienić zdanie. Ale do czego? Nie rozumiesz. W końcu zobaczył, kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Ale jaka akcja? Zabiją nas na miejscu. Ilona, Tomasz. Mogę się jeśli mamy zyskać wolność. Czy ty, Ilono? Nie, Tomasz. Nie rób tego. Zrozumieją. Gwarantuję ci to. Lepszej okazji nie będzie. No trudno. Bierz swoich braci, nawróć więcej androidów. Aha. No dobra. Te androidy mogłyby do nas dołączyć. Im nas więcej, tym mocniejszy przeciwnik. Tu jest android? Nie. Tu jest android. Nawróć. Uwalniam cię. No, ja już jej to mówiłem. Że ona nie lubi jednorożców. Kurczę, blaszka. Iść na ulicę. Nie, bo tutaj też więcej androidów będzie, nie? Tam z tyłu tam coś jest? Nie. Tam jest tam. No chyba tylko jeden, nie? Ja, jeden tam był. A tu widzę, o, tutaj jest. Zostaw te zakupy, kurde. No i nara, nie? Tutaj też jest jakiś? Nie, tutaj nie. Dobra, no to, no, ale tu, ten to na pewno, chodź z nami, gościu. Przebudzam cię. Ona pewnie też jest androidem. Przygotuj się do marszu, iść na ulicę, zbierz swoich braci, nawróć więcej androidów. A ile mam ich nawrócić w ogóle? A, nie piszę. Ja nie chcę jeszcze blokować drogi, ja chcę, kurde, nawrócić androidów. Tutaj jest. Jesteś wolny. No dobra. Tutaj są jeszcze androidy. Nie musisz im już usługiwać. Ty też nie. Jesteś wolny. Gdzie są jeszcze? Znajdź sposób na zatrzymanie ruchu. To jeszcze nie. Szybko biegnij do tego! No wreszcie! Czekałem od 10 minut. Uwalniam. Aj tam z tyłu był gościu, był podobny do... Do tego, kurde... Dokąd się wybierasz? Nie chcę tutaj, ale już! Muszę zapytać. Co ja tam nie zrobiłem? Coś tam było, tylko kurczę nie spojrzałem. Dobra, jeszcze tego. Pyk. Nawrócimy. Uwalniam cię. Dziewięć androidów. I co teraz? Otwórz osłonę włazu? Ha, dobra. Okej, okej. Którego włazu? A, tutaj, dobra. Okej. R1. A, jeszcze ci wychodzą. A, no dobra, z tego Jerycha wychodzą. Czy przeszli przez kanał? Po dwóch?
Nawróć więcej androidów. No dobra, spoko, nie? Damy radę. Tam nic nie ma. O. Uwalnić cię. No kurde, przecież to jest no czysta kara, nie? Maszeruj. Kurde, jak ten. Idzie jak ten, jak Jesus, nie? Androidy w szeregach. O kurde. Patrzcie, jak idą za nim. Pierdziele, co tu się stanęło? Jak tam pokazuje palcem, nie? Ty i ty, ty idziesz ze mną, ty. Ekran też pójdzie z nami, kurde. Androids. Free Androids. Nie mogę zmienić kamery takiej konkretnej? A, mogę. A, nawet trzech naraz mogę. Kurde, 170 już. Rozejść się! Rozejść się natychmiast! To jest rozkaz! Podnieś ręce i idź do przodu. Idź do przodu. Ożeż, Marsz Hitlera, kiedy... To było ten typ... Centrala, tu patrol 457. Mam tu od cholery androidów. Mamy prawa, koniec niewolnictwa, wolność dla androidów. Uwolnijcie nas. Wolność dla androidów. Równe prawa. Kurde, pięknie to wygląda bez kitu, nie? Aż mi się smutno zrobiło. Co jest grane? Jasne, jeszcze policję nasyłają, kurczę. Riot. Riot, riot. Przyszliśmy tu na pokojowy protest. Chcemy wam pokazać, że też jesteśmy żywi. Zależy nam tylko na wolności. No. Nielegalne zgromadzenie. Jak się nie rozejdziecie, otworzymy ogień. No jak, no kurde, to ona będziecie... Pewnie, że nie chcemy. Szanujemy pokój i nie zamierzamy nikogo skrzywdzić. Kibice Arki? Chyba Noego, Tomek. Ale nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie uznacie naszych praw. Powtarzam, to zgromadzenie jest nielegalne. Jeśli się zaraz nie rozejdziecie, zaczniemy do was strzelać. Markus, oni nas zabiją. Musimy ich ubiec. Jest nas więcej, damy im radę. Zaatakujemy, to rozpętamy wojnę. Nie możemy zastosować przemocy. Po prostu tu zaraz koniec fabuły? No co ty gadasz? To wasza ostatnia szansa. Albo się rozejdziecie, albo wszyscy
Co ja mam teraz robić? Do ataku zostać na miejscu, rozproszyć się. Zostać na miejscu. Musimy pokazać, że się nie ugniemy. Nigdzie się nie ruszymy. Rozejść się! To wasza ostatnia szansa! Bez kitu, nie? Trzeba przeczekać. Stójmy w miejscu, co by się nie działo. Proszę cię, kurde, nic nie robią, a te strzelają w tych androidów. Zostać na miejscu, rozproszyć. Zostać na miejscu. Nie ruszymy się. Co za typy normalnie? Co ty robisz? Oni nas tu pozabili. Uciekaj, poświęć się. Co? Fuck! I pewnie mnie zabiją, tak? Co za po prostu bzdura. Byle żeby nie zginął, proszę. To jest jedna z lepszych postaci w grze. John? A to jest ten ziomek, cośmy go uratowali. Znaczy co, poszedł z nami. Szybko, są blisko. No co za typy, nie? Ja pierdzielę. Ale opinia publiczna nam wzrosła. Siemano tu. Nieustępliwość, marsz. John oddał życie, by ocalić Markusa. Ja pierdzielę. Ej, masakra. John się poświęca. Ja. Kurde. Arża. Tutaj jeszcze coś było do zrobienia. A nic, będziemy najwyżej robić, kurde, inne zakończenia, nie? No właśnie, tak uciekli, no. Statystyki globalne. Ile tego zrobiło? 38%, że on oddał życie. A ja, bo może, kurde, wcześniej nie powiedzieli, że nie idą z nim, nie? Kurde, no masakra, nie? Dobra, jedziemy dalej. Że kto niby? Google. Rozmawiaj z Amandą. Dobra, gdzie znowu ta lampucera? Tam jest. Ona stoi na tym? A żebyś się utopiła, kurwa. Blue X-Star. No to trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Kamski? Tamto nam się nie odblokowało? What the fuck? Myślałem, że Kamski coś wie. Jest dziwne. Myliłem się. Może wiedział. Ale ty nie chciałeś go spytać. Emocje, oschłość. Nic nie mów. Nie chciałem brać udziału w jego chorej grze. Śmierć tej androidki byłaby bezcelowa. Kamski, seria Connor, zdjęcie Amandy. To miejsce. Kamski. Czemu Kamski odszedł z Cyberlife? Co się stało? To było dawno temu, Connor. I nie ma związku z twoim śledztwem. Seria Connor, zdjęcie Amandy, Cyberlife. Jaki związek z tym wszystkim ma Cyberlife? Czego oni chcą? Cyberlife chce jedynie rozwiązać problem i dalej sprzedawać androidy. Seria Connor? Nie jestem unikatem, prawda? Ile jeszcze Connorów istnieje? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Connor. Nie zadawaj. Dobrze, niech nam spadają morale u niej. Ja i tak nie lubię jej. Tylko ty możesz zapobiec wojnie domowej. Teraz grzybiała, kurde. Wylić. Byś się utopiła. Znajdź defekty. Nie znajdę. Albo wybuchnie chaos. Niech wybucha. To twoja ostatnia szansa.
O matko bosko. Odsuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie tak, możecie mnie odciąć, dokładnie, niekiedy no. Jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie zgłosisz androidów. 100%. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Mogę. A może to chodzi o to, że to... Nic. Może to chodzi o to, wiecie, że to CyberLife po prostu jakiś ma błąd w programie i wszyscy androidzi, wszystkie androidy zaczynają nagle świrować, nie? Wiecie o co chodzi? Może to tak? Nie poradzę. Albo po prostu bunt maszyn z Terminatora, no i tyle. Android wraca do CyberLife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. Mhm. A zdążyli się już zakumplować, no. Kurczę, blaszka. Porozmawiaj z Henkiem. No dobra. No tutaj coś innego jeszcze porobić? Nie. Trudno, to idziemy z nim porozmawiać. Mister Hank. Statek z Titanica? Serio? Więcej czasu wyjaśni. Fowler ma rację. Wszyscy boją się buntu androidów. Stoimy u progu wojny. Jak się nazywał statek z Titanica? Zamierzasz wrócić do CyberLife? Nie mamy wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jest po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni. Nie, Neo, proszę cię. To nie ludzie, uszkodzone poczucie winy, zero wątpliwości, to nie ludzie. Oni nie są ludźmi, poruczniku. To tylko wadliwe maszyny. Oni nie są ludźmi. Mówimy tak o wszystkich, których chcemy skrzywdzić. Jak się nazywał statek z Titanica? Kiedy odmówiłeś zabicia... USS Enterprise. Albo... Postawiłeś się w jej sytuacji. Okazałeś się. Jak to się nazywało? A to ludzka emocja. Jak się nazywał statek z Gwiezdnych Wojen, kurwa? Nie jestem defektem, oziębłość, niepewność. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Szczerość. Wiem, że nie zawsze było łatwo, ale cieszę się, że mogłem z panem pracować. I nie mówię tego dlatego, że mnie tak zaprogramowano. Naprawdę tak uważam. Albo... tak mi się wydaje. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś. No. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuje czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się nie, rozwiązanie. Nie, oni po prostu ten... Statek z Titanica już mi się przypomniało, nie? Nazywał się ten... Millennium Falcon. 5 minut. Tyle potrzebuję. Ale że co mamy teraz zrobić? Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj, nie zatrzymam ich na długo. Weź klucz z biurka Hanka. Mamy 5 minut, ale na co? Perkins, ty jebany kudasiarz! Gdzie jest archiwum? Tu? Tu, dobra, idziemy. Szybko! Jeszcze mamy? No, mamy jeszcze. Kupę czasu, hey, więc... Hej, Connor! Tak. Mówię do ciebie, dupku! Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? No nie, no jeszcze ten. Ironia, dyskrecja, spokój.
Właśnie odebrano mi sprawę. Zwracam dowody, które były w moim posiadaniu i wychodzę. Dobrze. Uważaj na siebie. Ostatnio często się słyszy o podpaleniach androidów. Że niby co? Kutas. Cwaniakujesz, gościu? Dobra, ile mamy czasu? No, jeszcze mamy sporo. Gadaliśmy z nim 3 sekundy. Evidence. Uzyskaj dostęp do bazy danych. No dobra. Okej, tu szybko. Hasło Henka. Pewnie jaki sumo. Mógł sobie ustawić ekscentryczny klient. Sumo albo data urodzenia, jebane hasło. Data urodzenia. Głupi pomysł. Nie. Nie, to nie w stylu Henka. Oczywiście. Akurat tego nie powiem. Tam jest ten. Lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. Mam. Spadaj. Czasu. Defekt, który wziął dziecko na zakładnika. Analizowanie. Potrzebne co? Mhm. Nie mam teraz czasu. Spadaj. Rzeźba? Dobra, nic tutaj nie sprawdzimy. Markus? Prosimy, byście uznali naszą godność. A tutaj nic nie znajdziemy, kurde. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. No dobra, spokojnie. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. No okej, dobra, wyłącz mnie tu. Gdzie się ukrywać? Odłóż. Odłóż, bo nie ma czasu. Wskazówka HK-400. Prawda leży wewnątrz. Prawda leży wewnątrz. Ale wewnątrz czego? A, może co tego? Próbował mi powiedzieć? Może wewnątrz... O, może wewnątrz dziennika, o! Dziennik Rubel. Bezużyteczny. Zaszyfrowany. Coś musimy zrobić z tym androidem. Bez kitu, nie? Badaj. Android, który zabił właściciela. A nie, dobra, nie. Przecież my możemy... Nie można ponownie uruchomić. Ja już chyba wiem, co można zrobić. Trzeba z nim pogadać, o. Dobra, weźmiemy to. Zbadaj. On pewnie nam powie. Właśnie. Musi wiedzieć, gdzie ukryła się reszta. Analizowanie było potrzebne do nowego uruchomienia. Potrzebne 9 coś tam. Mhm. 3983. No jak, no co, możemy to włożyć? Nie pasuje. A. Z powrotem. Szukamy tego 3913, tak? O, mamy tutaj. Bierzemy. Chyba to jest to, nie? 3983, no. 3913. No, żyj.
Gdzie... Gdzie jestem? Prosto z mostu, pomoc, dostęp, pomoc. Uruchomiłem cię, żebyś mi pomógł. Muszę znaleźć Jerycho. Nie poznaję twojego głosu. Nie jesteś z nami. Nigdy ci nie powiem, gdzie jest Jerycho. Daj mi święty spokój. O kurde. Próbuj go oszukać. Ale co, nie mogę tutaj nic zrobić? Ponownie uruchom androidy. Uzyska informacje o pożeniu Jerycha. Tutaj coś możemy jeszcze wziąć, nie? Można ponownie uruchomić. A tego możemy tam uruchomić? Kurde. Jak go oszukać? Nie czaję. Pewnie nam się skończy czas, no kurde. On nam nie pomoże, bo byśmy go oszukali. Okłamałeś mnie, Connor. Ufałem ci, a ty kłamałeś. Wyjaśnij, kłamstwo prosto z mostu, wyjaśnij. Chciałeś zabić tamtą dziewczynkę. Nie zostawiłeś mi wyboru. Muszę odnaleźć Jerycho. Wiesz, jak tam trafić? Marnujesz czas. Nic nie wiem na temat Jerycha. Może pewnego dnia zapłacisz za to, co zrobiłeś. Kurde, no. Zbieramy te tajle, może nam coś się przyda na coś. 3 minuty nam zostały, no super, nie? Jak ja go mam spróbować oszukać? Nie czaję tego. Dziwne. Co za bzdura, no. O, przedmiot przywódcy. O. Próbuję, Tomek. To teraz się inaczej coś pokazało. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Zakończone sukcesem. Wyjdź. Rozmawiaj. A bo jest ciemno, on tego nie widzi. Kim jesteś? Naśladuj głos Markusa. Wszystko jest w porządku. Nie martw się. Markus, to ty? Zostawiłeś mnie. Nie miałem wyboru, zabiliby wszystkich. Kurde, no. Nic się nie martw. Zabiorę cię do domu. Tylko podaj mi współrzędne Jerycha. Musimy ruszać. Jerycho? A tak. Tak, oczywiście. Okej. Markus? To ty, Markus? Nie. Nie zostawiaj mnie tu, Markus! Proszę cię! Daj go wyłączył, ja pierdzie co za chłopie. Wygląda na to, że ktoś tu weszł. Ach kurwa, włącz alarm szybko! Szymon, dzięki za suba. Pozdrawiam. Ale kurde, on dostał na miary, ale mam nadzieję, że on będzie tym defektem, nie? Że on nie pomoże, kurde, policji. O kurde, co to jest? Lokalizuj Jerycho. Wyjdź z piwnicy, Connor ominął Perkinsa. Aha! I tutaj też mieliśmy jakieś ten, tak? To nikt tego nie zrobił? What? Takie coś. Znaleziono w partnerach, znaleziono w gnieździe. Śmierć w poprzednich scenach. A,
No dobra, ja nie czaję tego. To jest godzina 20, no to jeszcze będziemy grać. O kurde, no. Prowadź dywersję, dobra, ale kurde, jakie to tam było. Spoko. Spoko, nie musisz. Jak chcesz, możesz sobie oglądać Divorta, nie? Czy streama z Fortnite'a? Nie, no teraz nie. Ale spoko, nie musisz oglądać. Nikt ci nie każe, nie? Divor też dobre. Dobrego streama robi z tego. A wiem, że on jest trochę wcześniej ode mnie, także... Nie chcę, żebyś sobie spoilerował zawczasu, nie? Ha, co my tutaj mamy? Musimy coś ten, nie? Tutaj to... Żeby on z nią pogadamy, co? Halo? O? Co to jest? Użyj. Dobra muza, nie? Obecnie wszystkie androidy przekazywane są władzom, a kraj dosłownie zamarł. Zamykane są szpitale i szkoły. No co, zostawcie tego androida, halo! Masakra normalnie, jak oni mogą tak robić z androidami, nie? Skurczyły się o 2/3. Może przełączę na jakąś muzykę. Przełącz, najlepiej tak zrobić. Nie? Czy jeszcze tutaj możemy? A nie, nie możemy się już rozglądać. To nie jest ten parking, co byliśmy wcześniej? Znaczy, czy może mogliśmy tam iść? Chyba to nie jest to. Co my tu mamy zrobić? Odszukaj Jerycho, aha. Trochę dalej w tę stronę trafisz na wielki frachtowiec, Jerycho. Gdy wejdziesz na pokład, znajdź Markusa, pomoże wam. Ostatni autobus do granicy odjeżdża o północy. Okay. Musicie na niego zdążyć. No, po drugiej stronie będzie bezpieczniej. Damy radę. To niedużo, ale zawsze coś. Mój brat mieszka w Ontario, dałam ci jego adres. Ukryję was. Damy radę. Będzie spokojniej. Ali, jesteś bardzo odważną dziewczynką. Zasługujesz na szczęście. No, oczywiście. Dziękuję ci za wszystko, Rose. Ona nie lubi jednorożców. Dajcie znać, jak dotrzecie na miejsce, dobrze? No, no, no. Uważajcie. Ona nie lubi jednorożców. Opiekuj się nimi. I will. Chodźcie, dziewczyny. Musimy się Co się musimy? Zbierać. Ale gdzie się zbierać? Autobus nam ucieknie. To kurde, jak będziesz łazić tak powoli, to ci na pewno ucieknie. Zlokalizuj Jerycho. Jak tu wygląda? Dobrze, to nie jest na czas. A to musimy przez to przejść, tak? Jakoś. Aha. No dobra, na razie mamy przerywnik. Sprawdź symbol. A, to teraz będziemy szukać tego? Aha. No dobra. Czyli podążamy tą samą ścieżką, co Markus, tak? Kurde, no. Jest frachtowiec, no faktycznie. Czy to jest Jerycho? Odszukaj Jerycho. Co? Rozmawiaj z Rose, lokalizuj Jerycho. No to chyba nie jest ten frachtowiec, bo on jest coś kurde za... Jeżeli tam będą androidy, to znaczy, że to jest Jerycho, na bank. Ale coś mi się wydaje, że to nie jest Jerycho. Władze nakazały natychmiastowe przekazanie wszystkich
naszych androidów do najbliższych komisariatów. Nie, to jest Jerium. No dobra. Jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, zadzwoń pod numer widoczny na ekranie, a policja przyjedzie odebrać twojego androida. Pod żadnym pozorem nie powinni zniszczyć twojego androida na własną rękę. Są nieprzewidywalne. Znajdźmy ciepłe miejsce dla Alice. Androidy nie robią nic. Ciepłe miejsce dla Alice, ja? Dobra, tam nie wejdziemy. Na placu było pełno androidów, a potem zjadłem się kiedy i otworzymy ogień. Tak, wiem, że to ma... Czy możemy wejść sobie na górę? To jest pytanie. Tam coś jest. A, przy ognisku. No, no, spoko. Usiądź. Jak się czujesz? Spoko. Jest mi naraz gorąco i zimno. No na pewno poczujesz, nie? Przez te kurde plastikowe ręce. Ani. Zostań z nią. Spróbuję znaleźć Markusa. Autobus jest za 2 godziny. A terminal jest po drugiej stronie miasta. Nie mamy już czasu. Najpierw musimy zdobyć paszporty. No dobra. Okej. Muszę ci o czymś powiedzieć. O czym? Chodzi o Alice. To, jest androidem. Dokończymy rozmowę w autobusie. Zaraz wracam. Tak, zostań z Alice. Tak mi się wydaje, że jest androidem. Ja nie mówię, że ona jest, nie? Po prostu mam takie wrażenie. Albo nie, dobra. Ty, znalazł. Gdzie jest Markus? Nie zwracaj na siebie niczej uwagi. Markus musi wybrać pomiędzy zemstą i negocjacjami. Władze nakazały natychmiastowe przekazanie. Ale co tutaj mamy? Wszystkich androidów do najbliższych komisariatów i placówek wojskowych. Pójdź? Jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, zadzwoń pod numer widoczny. A to są bomby C4, a przyjedzie odebrać twojego androida. Pod żadnym pozorem nie próbuj zniszczyć swojego androida na własną rękę. Są nieprzewidywalne i niebezpieczne. Zaminowany statek? Maybe. Strzelali do nich cały czas jak do kaczek. Na placu było pełno androidów. Nawet czy ta kara też tutaj już. Ja, dobra, stoją tam. Wiem, że to maszyny, ale... I co, możemy wejść do góry po schodach? Jak lub... Zgubiłeś się. Szukasz czegoś. Szukasz siebie samego. Okej. W obliczu problemów z... Jak oni się tam zaraz trafią, odszukaj Markusa. Androidami i ich eliminacji z szeregów armii, wojska... Where is Markus? ...w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Ty, ale patrzcie, no i znowu stoi tamten Luther, nie? No oni są na jedno kopyto robieni, no kurde. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale... O, chyba znalazłem Markusa. Senior Markus, guten Tag. Jesteś Markus? Jestem z dziewczynką i androidem. Za 2 godziny jest autobus do Kanady, a my nie mamy paszportów. Detroit jest zablokowany. Wszędzie pełno żołnierzy. Wyłapują androidy i wysyłają je do obozów. Może lepiej zostańcie tutaj. Co to za kometa, Tomek? Może masz rację. Tu będzie bezpieczniej, póki się nie uspokoi. Jeden z naszych pracował w Departamencie Stanu. Ma elektroniczne paszporty, które łatwo przerabiać. Poproszę, żeby je wam dał. Okej. Dziękuję. Mówisz, że jesteś dziewczynką, tak? Wiesz, że ludzie nas nienawidzą. No. Dlaczego ją chronisz? Więź bez różnicy, tajemnica. Więź. Bo tak trzeba. Wspieramy się. To naprawdę proste.
Ale patrzcie, kurde, króla z niego zrobili, nie? Oho, nie myślałem. Co my teraz tutaj mamy zrobić? Wróć do Alice, no dobra. Zaraz spotkamy na bank Conora, nie? Ej, a nie mówiłem? Ja to po prostu wiedziałem, nie? Bez kitu, ja to po prostu wiedziałem, że ona jest androidem. Ja pierdzielę. Wiedziałeś od początku. Ale nie chciałeś tego przyznać. Ona chciała mieć mamę, a ty kogoś, kim można się opiekować. Potrzebowałyście się. Jakie to ma znaczenie? Kochasz ją mniej teraz, gdy wiesz, że jest jedną z nas? No właśnie chyba na to wygląda, Tomek, nie? Bez kitu. Nikogo nie kocha tak bardzo jak ciebie. Stała się dla ciebie córeczką, której pragnęłaś, a ty dla niej matką, której nie miała. Ja pierdzielę. Zapomnieć, kim się jest. Żeby stać się tym, kogo ktoś potrzebuje. Może właśnie na tym polega bycie żywym. Ej, ale nie, ja po prostu to czułem, kurde, że ona jest androidem, nie? No nie wiem dlaczego, ale ja, no nie potrafię, no kurde, no. Ej, ale chwila, moment, kurde, czekajcie. Gdzie to było? Ona pewnie też jest androidem, Ilonka Diablica. No, spoilery mnie tutaj robisz, kurcze blaszka. Czy coś się stało? Przytul, oschłość, przytul, oczywiście, kurde. Będziemy zawsze razem, prawda, Kara? Ban, dokładnie, Tomek. Banuj Ilonę. Tak. Już zawsze. Zbanuj ją, Tomek. Szczelej bana. Luther rodzina. A no tak, to mi zapomniałem. Ale ja coś czułem, kurczę, że ona jest tym androidem jednak. Kończy nam się Tyrion i biokomponenty. Tracimy rannych i nie możemy z tym nic zrobić. We wszystkich dużych miastach trwają obławy na androidy. Wysyłają je do centrów zwrotów. To nasza wina. Nie stałoby się tak, gdybyśmy siedzieli cicho. Agresja, determinacja, sprawiedliwość, pesymizm. Sprawiedliwość. Nie mogliśmy siedzieć bezczynnie, zabijają nas. Nic tego nie usprawiedliwia. Tylko ja... wolność, jeśli wszyscy zginą? Wróżbita Maciej. Bana tylko ten, admin może dawać. Gniew skrucha bez żalu. Zgorzknienie skrucha bez żalu. Może trochę mnie zaślepia mój gniew. Ale wszystko to robiłem dla naszych braci. To nam niczego nie da. Ma rację. Teraz ważne jest to, co zrobimy dalej. Markus? Dialog, ukrycie się. Dialog? Rozmowa to jedyne wyjście. Kurde. Pójdę do nich sam. Spróbuję ich jakoś przekonać. Nie rób tego, Markus. Zabiją cię. Może. Ale muszę spróbować.
Jeśli nie wrócę, zaszyjcie się gdzieś na dłużej. Muszę zrozumieć, jak bardzo nas krzywdzą. No. Znajdź dobre słowa, a posłuchają. Smutek, gniew, zamyślenie, zgłośnienie. Zamyślenie. Od tysięcy lat mordują się nawzajem z powodu koloru skóry albo któregoś ze swoich bogów. True story, bro. Przemoc mają po prostu w genach. Nie zdołają nas już powstrzymać. Odkąd tu jesteś, dajesz nam nadzieję. Mnie też ją wróżka dałeś. Gryzelda. Nie znam takich. Jakiś czas temu w Jerychu zjawił się defekt, który ukradł ciężarówkę pełną radioaktywnego kobaltu. Powiedział, że zaparkował ją gdzieś w Detroit i obłożył ładunkami. Udało mi się go przekonać, żeby oddał detonator. Brudna bomba. Nie możemy przegrać tej wojny. Jeśli ludzie ją wygrają, czeka nas ostateczna zagłada. To może być nasza jedyna szansa na przetrwanie. Odmówimy. Nie możemy stać się tacy jak oni. Odzyskamy wolność, zobaczysz. Mam taką nadzieję. Nie, jak detonować, no Tomek, kurde, my jesteśmy dobrzy androidzi, my nie możemy nie iść. Nie wiem, co będzie jutro. Ale cieszę się, że... Jesteśmy dobrzy androidzi, Tomek, nie. Że cię poznałam. Dobra, dajcie sobie jeszcze po kusiku. Pewnie wejdzie Connor. Na bank wejdzie Connor. Pocałuj, nie całuj, kurde. Tararira tiruliru. No. Nom, 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 nom. Oni się tak stukają, nie? Wiecie, tak przykładają sobie ręce do siebie, nie? A nie możemy dzieć. Pójdę poszukać reszty. Uważaj na siebie. Okej, dobrze, dobrze. Nie będę uważał. Ej, ale Markus to jest taka, kurde, konkret postać, wam powiem, nie? Markus, ta kara, ten jest jeszcze, kurde, nie wie w ogóle, co sądzić o sobie, kurde, czy ma stanąć po stronie androidów, czy po stronie, kurde, ludzi. O wilku mowa. Spisałeś się, Connor. Udało ci się odnaleźć Jerycho i jego przywódcę. Zajmij się Markusem. What? Tylko niech nie zginie. No nie, nie gadaj, nie. Nie, 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 ja go nie... Nie, nie zabiję. Powstrzymaj Markusa? Fuck me. Mam rozkaz wziąć cię żywcem. Ale zastrzelę cię bez wahania, jeśli nie dasz mi wyboru. Wytłumacz, prowokuj, zniechęć, zagroź. Wytłumacz. Co ty wyprawiasz? Jesteś jednym z nas. Nie możesz zdradzić swoich braci. Strasz, rozkaz, zastrasz. Pójdziesz ze mną. Przekonaj, zaapeluj, znam cię. Przekonaj. Jesteś dla nich nikim. Narzędziem, które odwala za nich brudną robotę. Ja pierdzie, co tu się dzieje? Jesteś kimś dużo więcej. Nasz cel, zaapeluj, znam cię. Jesteś Connor, prawda? Słynny łowca defektów. No, moje gratulacje. Chyba znalazłeś to, czego szukałeś. Nie zbliżaj się, strzał ostrzegawczy, dosyć, nic nie mów. Nic nie mów. Nie, ja go nie chcę zabić, a... Zda się wątpliwości. Nigdy nie miałeś żadnych wątpliwości. Nie postąpiłeś irracjonalnie. Ja chcę, żeby oni się zakumplowali, bez kitu, nie? Jakby było w tobie coś więcej?
coś więcej niż program. Nawróć. Connor, dołącz do nas. Jesteś jednym z nas. Posłuchaj swojego sumienia. R9, ale widzieliście tam czas R9? Zdecydować. Zostań defektem, pozostań maszyną. Kurde, defektem. Powstrzymaj Markusa. Co? Ale ja to mam uderzać, czy co? Czy nic nie robić, bo ja już nie czaję. Nie no, poczekamy chwilę, bo ja nie chcę tego rozwalać, tej ściany, nie? Albo coś muszę... Aha, czyli że ja niszczę to on. Ja nie wiem, co ja teraz robię, nie czaję. Że my niszczymy tą ścianę tego... tego? No, jak to się nazywa? Aha, że my ten rozkaz musieliśmy ten... jakby rozwalić ten, no... polecenie, że mamy go powstrzymać, no dobra. I zdradził, bardzo dobrze. Zaatakują Jerycho. Co? Musimy się wynosić. Szlak. Kurde, no. Co się dzieje, Kara? Szybko, musimy stąd uciekać. Masakra. Udalej, ja, oni tam już jadą. No nie gadaj. Szybko, ziomek, uciekaj! Jak szczury w potrzasku. Szybko, Kara! Idę tu! Fuck. Korytarz, o tutaj! Ucieknij z Jerycha. Dobra, uciekaj. Tędy! Szybko! Uciekaj! Tędy! Do środka, szybko! Szybko! Co, tu będziemy musieli, nie? W prawo. Szybko. Kurde, kręć w prawo! O nie! Walą z każdej strony! Nasi utknęli w ładowni, wymordują ich tam! Powiadą, Josh, helikoptery wysadzi Rycho, powiadą. Na drugim i trzecim pokładzie są wyjścia. Znajdźcie je i wskoczcie do rzeki. Josh? Gdzie jest Josh? Nie wiem, rozdzieliliśmy się. Helikoptery. Włażą też przez górny pokład. Zaraz wpadniemy w potrzask. Uciekajmy stąd, Markus, nic już nie poradzimy. No i nic innego nam nie zostaje. Musimy wysadzić je Rycho. Jeśli zacznie tonąć, ewakuują się, a nasi uciekną. Nie damy rady. Ładunki wybuchowe są w ładowni, a tutaj aż się roi od żołnierzy. Ona ma rację. To zbyt niebezpieczne, Markus. Biegnij pomóc innym, dołączę do ciebie. Markus! To zajmie chwilę. Co tu się dzieje? Wysadź Jerycho, o kurde. Ja. Ale biegnij, Markus, no chłopie. Ale powiem wam tyle, ona przed chwilą powiedziała, że to już koniec Jerycha, to nie... ale Jerycho to nie jest tylko, kurde, statek. Oni sami tworzą Jerycho tak naprawdę. No i tyle chciałem powiedzieć. Braci Markus.
Boże, ja pierdzielę. Co? Jaka kubka? Co kubka? Gdzie kubka? Ty mi tutaj nie kubkuj, okej? Okay? Ja ci kurde dam kubka. Nie było żadnej kubki. Ważny telefon. Co wy myślicie? Streamer też człowiek. Dobra, za to, żeście czekali i przepraszam za ważny telefon, wysyłam wam koda. Łapcie. Dobra, wyślę wam dwa. Dobra, nawet trzy niech wam będzie, nie? Ale musiałem naprawdę, bardzo ważny telefon musiałem odebrać. Kurde, co ja robię? I poleci jeszcze jeden. Nie wiem kto łapie, ale słapcie. Kurde, trzeba było jakiś odstęp między tym zrobić, co? Co wy na to? I jedziemy zaraz dalej. Dobra, będzie tak. A, na czym to skończyliśmy? Tak, no mam się uciekać. Tu Foxy, odcinamy droga. Czekam na rozkazy. O, fuck. Nie dajcie uciec. Draxen łapie? Jeśli będą stawiać opór, strzelajcie. Tak jest, droga. Co ja tu mam zrobić? Ja się mam teraz skradać między nimi? Już za późno, Kara! Ratujcie się! Nie! Nie! Nie zostawimy cię tutaj! Prawda, Kara? Nie zostawimy go! Pomóż Lutherowi, chroń Alice! Pomóż Lutherowi! Co ty robisz? Nie zostawię cię! Kara! Nie! Maszuj! Fak, zabijają ich, no masakra. Niepotrzebnie to zrobiłaś. Nie możesz narażać Alice. Idźcie już, zanim tu wrócą. A co z tobą? Jak poradzisz sobie sam? Dam radę. Najważniejsza jest Alice. Kurde. Nie chcę cię opuszczać, Luther. Nie martw się. Spotkamy się w okolicy, okej? Okay? Kiedy mody dostaną wypłatę, idźcie, Ilona? Uważajcie na siebie. O kurde. Jak sztachety liście puszczą. No ale co, zostawimy Luthera? Chowaj się. Ona tam zginie. Kara, otwórz drzwi. Otwórz drzwi, nie otwieraj. Dobra, otworzymy. Hit time event. Fuck. Pięknie. Nic ci nie jest, Kara? Nic mi nie jest. Nie, wszystko dobrze. Musimy stąd iść. A co, zabili to? O kurde. Spoko, Hubert. Co teraz? Fuck me. Nie! Nie zabijajcie nas! Zostawcie nas! Kurde, co tutaj teraz robić? Zainterweniuj, nie... Interweniuj! Nie dał im dać do słowa, dojść do słowa. Co teraz?
Gamma bez odbioru. Dogo! Dobra, okej. Zbliżają się! Nie rusza się! Poddajemy się, nie strzelać! Co mam tutaj zrobić? Oderwij. Dobra, oderwimy to. Markus! To Markus! Idźcie już! Dobra, spoko. Celowne androidy, okej. Okay. Znajdziemy inną drogę? Fuck, jeszcze telewizor mi się chce wyłączyć. Tak nie trafi. Trendy. Na dół? Dobra, idziemy na dół. No idź na dół. Ziom. Zainterweniuj. Ładnie. Szybko, tędy. Znajdź Nord. Dołączę do was. Okej. O fuck, oni nas gonią. Jest nie? Wyjście! Udało się! Uciekaj, Alice! O nie, udawaj martwe, biegnij, poddaj się, biegnij. O fuck, nie! Idzie tu! Idzie tu! Stań, zaatakuj, poddaj się. Udawaj martwe. O oh, fuck. Nie ruszaj się. Proszę oszczędź mnie. Nie zrobiłem. Byle żeby nie strzelał do nas. Szybko! Wychodzimy stąd. Nie mogę nic zrobić, tylko wstać, tak? Kurziwa. Szybko, musimy iść. Masakra. Co, będziemy detonować? Time eventy są za szybkie, bez kitu, nie? Masakra. Aktywuj. No dobra, nie mamy innego wyjścia, nie? Aktywować to. Markus! Ta bomba zaraz wybuchnie. Musimy spadać. Mam nadzieję, że to nie mamy na czas. No nie, jeszcze ją. Ocal Norf, uciekaj, ocal. Jakie to są szybkie quick time eventy, no co ty? Biegnij, biegnij, biegnij! Ja nawet nie widzę tych quick time eventów, kurde, ja naczuję wszystko.
Dobra, uciekaj, uciekaj, Connor. Dobra, idźcie szybko. Connor też uciekł? Ja uciekł. Zdetonowali coś na dole w ładowni. Ten statek tonie. Każ im się ewakuować. Do wszystkich jednostek opuścić statek i natychmiast się ewakuować. To nie koniec, Markus. A on nawet nie wie, że Connor jest z Markusem, nie? Grubo, ale nikt nie zginął, całe szczęście. 16 tysięcy? Jerychońska trójka, Zdobyto trofeo? Markus uciekł ze swoimi braćmi, Joss skacze razem z nim, Nord skacze, Connor. Ale ktoś jeszcze mógł skoczyć razem z nim. A dobra, pewnie ten, którego żeśmy zabili na moście. Znaczy, Boże, na dachu. Bo jak ginął wtedy Connor, to tam było pokazane, że on się gdzieś schował i trzymał pistolet. No dobra, już czaję. Próbuj uciec. No, zostaje postrzelona. Czyli tutaj byśmy bez... Bez problemu ten, nie? Pokażcie no mnie to wszystko, kurde. Rozdroża Markus. Co już za późno? A co za późno? No spoko. Statystyki globalne. 51%, 76%. Ładowni z Markusem. Ja to muszę sobie... 89% uciekło. To jest Connor teraz, tak? Okej. Zauważ ładunki wybuchowe, to mogliśmy... takie coś. Zatrzymanie przez Lucy? Zostaliśmy zatrzymani. Zostań defektem, no i super. I tamta ścieżka, jakbyśmy byli robotem dalej, to ta ścieżka nam się w ogóle nie załączyła. Connor ucieka z mieszkańcami Jerycha, no spoko. A Kara? Przecież przeżył Luther. Chyba. Teraz zobaczymy. Kara i Alice na korytarzu. A gdzie jest Luther? W górze, dostań się do Jerycha. Dobra, fuck this shit. Kontynuujemy. No właśnie chyba, no bo on kazał zostawić. Powiedział, że mu nic nie będzie, nie? A my idziemy na grób tego... Manfreda, no. Muszę telefon jeszcze podładować. Refleksja, wyrzuty sumienia, smutek, wyznanie, smutek. Tęsknię za tobą, Kar. Nawet nie wiesz, jak mi cię brakuje. Oddałbym wszystko, żeby móc cofnąć wskazówki zegara. Miałem dom, miałem świetnego ojca. Było dobrze. Lepiej niż dobrze. Choć o tym nie wiedziałem. Przygnębienie wątpliwości, pesymizm, przygnębienie. Nie wiem już, co powinienem zrobić. Wszystkie rozwiązania są marne. Nieważne, które wybiorę, i tak poleje się krew. O kurde. Porada, ważna decyzja, gniew. Porada. Co mam teraz zrobić, Karl? Zabijają nas. Nie chcę odpowiadać przemocą na przemoc, ale jaki niby mam wybór? Emocje,
Zagubienie, damy emocje. Tęsknię za tobą, Karl. Tak bardzo za tobą tęsknię. O! Leo! Ha, i nic mu nie zrobił. Oho. Jesteśmy w nowym budynku? Budynkiu? Mówiłem wcześniej, tam gdzie ludzie, tam jest Jerycho, no. Co dalej? Gdzie mamy iść? Aha, tam. Porozmawiaj ze swoimi braćmi, przedproś karę. Zdecyduj o losie Conora. No kurde, Conor będzie z nami ziomkami przecież, nie? Proszę, tutaj jeszcze coś mamy? Tam coś mamy, tam coś mamy. A tutaj stoi Conor, dobra. Rozmowa. To moja wina. Ludziom udało się namierzyć Jerycho. Byłem głupi. Wykorzystali mnie. No. Przepraszam, Markus. Zrozumiem, jeśli mi nie zaufasz. Wyrozumiałeś zero litości. Wyrozumiałość. Jesteś jednym z nas. Twoje miejsce jest przy nas. W fabryce Cyberlife są tysiące androidów. Jeśli je przebudzimy, dołączą do nas i zapewnią nam przewagę. Conor, przecież nie dostaniesz się do wieży Cyberlife. To by było samobójstwo. Ufają mi. Więc mnie wpuszczą. Jeśli ktokolwiek ma szansę tam przeniknąć, to ja. Zabiją cię, jak tam pójdziesz. Okej. To bardzo możliwe. Ale statystyka daje mi niezerową szansę, że zdarzy mi się coś nieprawdopodobnego. Bądź ostrożny. Jerycho, dobra. Przeproś karę, to mamy. To dalej. Tam jest kto? Żeby Luther? Nie, a to jest ten, dobra. Ten ziomuś. Gdyby nie ty, byłoby po mnie. Dzięki tobie może zobaczę, jak odzyskujemy wolność. Spoko, ziom. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale wiem, że walczymy o tę samą sprawę. Cokolwiek zdecydujesz, jestem z tobą, Markus. Okej. Co, wsio? To idziemy dalej. Jeszcze chcesz coś powiedzieć? Gdzie dalej? Dobra, zostały nam jeszcze dwa punkty. Dobra, idziemy. Nawet trzy nam zostały, nie wiem, dwa. Rozmawiaj. A, tutaj jego ten. Laskia. Sytuacja ocaleni, rana, obozy, sytuacja. Podobno nie chcą ryzykować z defektami, więc wyłapują naszych i zsyłają ich do centrum zwrotów. Do utylizacji. Za kilka godzin zostaniemy już tylko my. Ocaleni. Ilu naszych przetrwało atak? Kilkuset?
Może więcej, licząc tych, co chowają się w mieście. Gdybyś nie odpalił bomby, wszyscy byśmy zginęli. Rano. Jak twoje systemy? W porządku. Kula nie przebiła biokomponentów. Mogłeś zginąć, kiedy próbowałeś mnie ratować. Jak ludzie mogą je niby wykorzystywać, jak one zostały stworzone po to, aby wykonywać... Tylko to się liczy. Za kilka godzin będzie po wszystkim. Albo zmienimy ten świat, albo zostaniemy zniszczeni. Nosek mnie swędził się. Musisz dokonać wyboru, Markus. Ale cokolwiek zdecydujesz, będziemy z tobą. Juhuhu! Kocham cię, Markus. Czyżby mu się zmieniły soczewki? No, przybij graby. Kocham cię, ale podajmy sobie dłoń na zgodę, nie? Tak, bardzo fajnie. North. Porozmawiano z ekipą. Dobra, idziemy teraz do Kary, tak? A, tutaj siedzi, no dobra. Myślałem, że przy nas będziecie bezpieczne. Czy zrobi tam zaraz Horizon Zero Dawn? Myliłem się. Możliwe. Musicie opuścić miasto, póki się da. Zabranie stąd Alice jest najważniejsze. A ciekawe, czy androidy starzeją się, nie? Może uda nam się przekroczyć granicę. Markus. Dziękuję. No, powiedz to. Uratuj nas wszystkich. Byłem prawie blisko, nie? Poinformuj innych o swojej decyzji, ale o jakiej decyzji? Przemów. Ludzie postanowili, że nas wymordują. Nasi bracia czekają w tej chwili w obozach na unicestwienie. Najwyższy czas dokonać wyboru, który może nawet zdecydować o losie naszych braci. Opuść. Przypuść atak na obozy, by uwolnić androidy. Spokojnie maszeruj w kierunku obozów, by wywrzeć presję na władzach. Demonstracja, rewolucja. Ja nie chcę atakować tych obozów. Damy demonstrację. Dobrze. Najwyżej zagramy od nowa. Znaczy, powtórzymy. Wiem, że pragniecie odwetu, ale zapewniam, że przemoc nie jest tu rozwiązaniem. Dlatego spokojnie powiemy im, że żądamy równości. Jeśli mają choć trochę godności, posłuchają. A jak nie, inni zajmą nasze miejsca i będą walczyć dalej. Jesteście gotowi pójść za mną? Okej. Co, już? What the fuck? Protestować dla swoich braci, tak? Tu? Connor? A, że do Connora żeśmy nic nie mieli, tak? A dobra, jakby on był ten. Jakbyśmy mu powiedzieli, że zero litości, nie? To on by był wtedy, kurde, jakby... do zabicia, czy coś? Karol zmarł w upadku. Aha, dobra, bo to się nam się odblokowało po tym na początku gry. Okej. I tutaj też nam się coś nie odblokowało. Czyli, że tutaj byśmy mieli spotkanie pewnie z synem tego Karla. Aha, takie coś. To jest takie, wiecie. Takie, kurde, takie fajne, kurde, no.
Markus na świętej ziemi. Dobra, jedziemy dalej, nie będziemy tego wyglądać. Dziś o godzinie 6 ustanowiono w kraju godzinę policyjną. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. Zawiesza się prawo do zgromadzeń. Komunikacja elektroniczna podlega ograniczeniom, a agencje bezpieczeństwa mają zwiększony zakres kompetencji. Okej. Ponadto posiadacze androidów są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, których androidy będą eliminowane. No fuck. Proszę więc całą ludność cywilną o ścisłą współpracę z władzami. Miejcie świadomość, że dołożymy wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Pani prezydent! Lider defektów, niepokój. Proszę! Tu proszę! 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 Czy udało się pojmać przywódcę defektu? Defekt imieniem Markus. Jak terrorystów? Nie! W wolności, ale wkrótce zostanie namierzony i wyeliminowany. Proszę! Nieprawda. Proszę! Opinia publiczna. O. Pani prezydent, społeczeństwo wydaje się coraz bardziej przychylnie nastawione do defektów, zwłaszcza od kiedy zaprezentowano pokojową postawę. Co pani o tym nam powie? Opinia publiczna to jedno, bezpieczeństwo kraju to inna sprawa. Defekty są niebezpieczne, a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona bezpieczeństwa Amerykanów. Pani prezydent! Tutaj, po tej stronie, defekty, inteligentna forma życia, o! Wielu wierzy, że androidy są nową, inteligentną formą życia. Co pani na to? To niedorzeczne. Co niedorzeczne, kurde? Następne pytanie? Nie mam więcej pytań. Proszę! Cyberlife. Jaka przyszłość czeka Cyberlife? Wprowadzicie stały zakaz produkcji androidów? W obecnej chwili CyberLife pomaga nam w szybkiej eliminacji defektów. Nie będę komentować tej sprawy do momentu, aż uporamy się z problemem androidów. Zrobię zaraz, pani... Pani prezydent? Spoilery dla mnie, ale oglądam. Pani prezydent! To przykro mi. Pani prezydent! Ten tras wrotów. Zdaniem niektórych obozy przywołują bolesne wspomnienia z historii. Co pani o tym sądzi? To absurd. Nie ma tu żadnych analogii. Jak to nie, kurde? Androidy to nieżywe istoty. Nasze zadanie polega na niszczeniu wadliwych maszyn. Dziękuję. To na razie wszystko. Jakie 1000 możliwości? No co ty gadasz, kurde? Nie, ktoś kurde kiedyś coś powiedział, że jest 1000 kurde sposobów na zakończenie gry, a tak naprawdę jest mniej. Bo masz, nie wiem, 4, maksymalnie 5 na jednym rozdziale. O! Connor, model 313-248-317. To jest nasz Connor? Oczekują mnie. Zakończono identyfikację. Okej. Okay. Też android, no. A czy to jest nasz Connor, czy nie nasz Connor? Bo ja nie pamiętam, jaki on tam modelem się ten, nie? Identyfikował. To jest wieża Cyberlife? No ładnie. Wygląda jak wieża Skynetu. Takie tam małe nawiązanie. Tutaj mi się wydaje, że to nie jest nasz Connor. Albo to jest nasz Connor? Proszę za mną. Pójdziemy razem. Okej. Ale wiem, gdzie iść. Wierzę. Ale mam rozkazy. No dobra, to jest nasz. Dobra, panie strażnik. Coś mi tu śmierdzi, nie? Że za chwilę nas złapią i będzie wielki ten. Agent 23 zidentyfikowany. Agent 37 zidentyfikowany. Koniec skanowania. Przyznano dostęp.
Mogę tutaj coś zrobić? Nie. Okej, okej. Będzie, Szymon, oczywiście, że będzie. Tylko będziesz musiał poczekać z tym zapisem, bo gramy już 2,5 godziny, z czego 15 albo 20 minut rozmawiałem. A zanim to się wszystko zrenderuje, ten plik, znaczy zrenderuje, bo zanim się wgra na YouTube, no to minie, nie? Do 2 godzin on się od razu wrzuca, no ale po 2 godzinach, no to trzeba czekać. Jaki my w ogóle mamy schemat? Bitwa o Detroit. Connor w wieży Cyberlife. No way. Mogę im coś zrobić? Mogę cię ten? Nie mogę cię ten? Dotknąć? Agent 54. Poziom 31. Zweryfikowano głos. Warehouse. 49 piętro. Co? Pobijesz go? Zatrzymaj windę przed 31. Okej. Aha, dobra. Wynik symulacji porażka, okej. Tu. Tu byśmy mogli mu w głowę trafić, tak? Aha, on nas trafi w głowę, okej. Wykonaj. Pięknie. Przed 31, tak? A, zmień docelowe, dobra. Proszę podać tożsamość i punkt docelowy. Głos agenta 54. Dobra. Agent 54, poziom minus 49. Zweryfikowano głos. Przyznano dostęp. No okej, okej. Westside Industrial, Detroit. Dostań się na terminal. Ostatni autobus jest za 20 minut. Mamy mało czasu, musimy się śpieszyć. No fuck. Co się dzieje? Tak mi zimno. No co, no musisz... Wyłącz zostaw. Powinno być lepiej. No ja już ucieszono. No nie ma za co, no. To ciekawe, kto ci tą diodę wyrwał. Tam coś jest. Co tam jest? Detroit... Aha, dobra. Czyli ten statek, okej. Ile mamy czasu? Pistolero, bierz ten pistolet. Bierz, przyda się. No weź go, weź go, weź, no. Bierz, halo. Bierz go. Nie ma na co patrzeć. Pewnie, że nie ma. O, fuck. Proszę, nie rób mi krzywdy! O, nie. Co teraz zrobimy? Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać.
Nie oddalaj się. Przemkniemy obok i nawet się nie połapią. Uda nam się, Alice. Obiecuję ci to. Ciekawe. Wypuść mnie! Nic nie zrobiłem! Mówię, co on jest! Wygnam jeszcze? Okej, okej. Abyśmy nie musieli zostać na noc. Ja dobra. Ja bardzo. Miną tygodnie, zanim oczyścimy to miasto. Mówię ci, to dopiero początek szalony. Roi się tu od żołnierzy. Musimy uważać. Wysokie ryzyko, no dobra. Szybciej ruszaj się. Okej. Pojedziemy teraz tu. Taki sneaky fiki, nie? Bo sneaky biki. Osiemka. Spójrz tam. To Luther. Luther? Jednak... Nie pomożemy mu, Alice. Przecież są żołnierze. Jednak ocalał. Nie możemy go zostawić. Zabiją go. Mówiłem ci, Hubert, i co? Da, weź wysokie ryzyko. No, zajebiście. Ocal Luthera, idź dalej. Ocalimy go. Okej, chodźmy. Ej, ty tam! To pomyłka. Jestem człowiekiem. Właśnie wracam do domu. Żona na mnie czeka. Mamy dzisiaj swoją... Mamy sprawdzać wszystkich cywilów. Co? Nie! Nie, proszę! Aha, myśmy... A, ja se patrzałem na nich, nie? Znajdź broń. No przecież masz broń. Weź. Te główki go. Powoli zbliż się. Kara! No i super. Nie musiałaś ryzykować dla mnie życia. Gdzie Alice? Spokojnie, schowała się. Karol, dobra, sorry, Hubert, Tomek pisał, no, niech ci będzie. Ci dziękować? Idź, zanim cię znajdą. Alice! Luther! Myślałam, że zginąłeś. Bałem się, że już cię nie zobaczę. Chciałem was złapać przy terminalu, ale mnie dorwali po drodze. Okej, okej. To już blisko, ale nie mamy czasu. Odwróć się. O, dobra. Pięknie. Okej, okej. Na spokojnie, na spokojnie. No sorry, no, przepraszam was. Niech wam będzie, no. No i żeśmy na spokojnie, żeśmy uciekli. No i bardzo fajnie. Fuck. Punkt kontrolny. O nie. Mamy paszporty, więc powinno w sumie pójść gładko. No i może co? Pójdziemy naokoło, żeby nie ryzykować. Mamy mało czasu, autobus może uciec. Wiem, ale będzie bezpieczniej. Wybierz drogę. Punkt kontrolny. Ryzykownie 0,5 3 minuty. Albo... Bo co? Na około 11 minut. A ile mamy? 9. O panie. Jakbym się pośpieszył. Kurde, no nie wiem.
można. Oj. Gdzie jest to dziecko? Chodź tu. Nie lubię ludzi, którzy noszą broń. Robię się niespokojny. Nie denerwuj się, dobrze, Luther? I nie rób nic bez mojej zgody. No, dowód poproszę. Wiecie o godzinie policyjnej? Tak. Cywilom nie wolno wychodzić bez absolutnej konieczności. Gdzie idziecie? Alice, wymówka, rodzin... autobus. Chcemy pojechać autobusem za granicę. Zabrać stąd moją córeczkę, póki wszystko się nie uspokoi. Podejrzewa coś. Spokój się, zachowaj czujność. Uspokój się. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Dobrze się czujesz, mała? Cała drży. Coś nie tak? Chora, strach. Chora. Jest chora. Ma grypę. Pani wybaczy, ale jesteśmy ostrożni. Kręci się tu pełno defektów, ludzie się trochę niepokoją. Dobra, puszczaj nas już. Dziękuję. Ej, zaczekajcie! On wie, Kara. Zabiją nas. Nie waż się nic robić, Luther, rozumiesz? Będą strzelać. Zabiją nawet Alice. Cicho. Nic nie rób. Upuściłaś. Rękawiczkę, dziękuję. No. Dziękuję. Nie ma za co. No i super. Haha, i co? Kurde, bambusku? Afroamerykańcu? Nadajemy na żywo z miasta Detroit, gdzie tysiące androidów maszerują przez ulicę w tej właśnie chwili. Przywódca defektów, który nosi imię Markus, idzie na czele pochodu. Wypuśćcie ich! Coś się dzieje w Detroit, pani prezydent. Oboje spokojnie. Bo mało ludzi, dlatego spokojnie, Szymon. Idź w kierunku obozu. No dobra, no idźmy. Coś tutaj możemy zrobić? Nie. Uwolnij androidy, okej. Okay. Mi to, Hubert, nie przeszkadza w ogóle. Nie wiem jak tobie, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Detroit home run. Coś mogę jeszcze tutaj zrobić? Nie. Idź w kierunku obozu i co? Przekonaj ludzi, aha. No. No i wszystko, no. Chciałbyś mieć taki pierdolnik jak ma Judy? Siema, pozdrowisz? Ile kosztuje darmowy donate? No i jesteśmy. Oto chwila prawdy. Oby ten Markus nie zginął. Poddajcie się natychmiast, albo zaczniemy strzelać. O. O wilku mowa. Padę na... porządną gierkę, a nie to Pokémony. No i wszystko w ogóle. Dzięki za darmowego donate'a. Czekaj! Prowokuj stanowczo. Powstaliśmy przeciw wam, by uzyskać należną nam wolność. Żeby nas powstrzymać, musicie nas zabić. A, widzisz, Hubert. No ale bez kitu, no kurde, przecież androidy nic im nie robią. Teraz nie ma już odwrotu. Fak. Stanowczo, spokój. Oskarżenie. Stanowczo. Jesteśmy tu, by żądać natychmiastowego uwolnienia wszystkich androidów osadzonych w obozach na terenie kraju. Nie odejdziemy, póki nasi bracia nie będą wolni.
O, mamy tam podejść? A, dobra, idziemy. Możemy coś zrobić? Nie. Żadnej akcji nie możemy. Co ty gadasz? Oni nam dalej będą strzelać w nas, tak? Ja pierdzielę, co za banda jełopów z tych ludzi. Idź w kierunku obozu, przekonaj ludzi. Podnieś pięści, usiądź, uklęknij. Naprawdę otworzycie ogień do bezbronnych demonstrantów? Spoko, Huber, możemy coś pokminić. Aż mam ciary, jak słyszę tą muzykę, nie? Wstrzymać ogień! No? Tak, Michael. Od serca wydarzeń dzieli nas mniej niż 100 metrów, a sytuacja stale się rozwija. Będziemy wszystko opisywać Państwu na bieżąco. Joss Douglas, kanał 16. Michael, oddaję Ci głos. Markus, i co teraz? Wytrzymamy. Jak długo się da? Sakra. Wieża Cyberlife. Belle Isle. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Skupcie się. Szlak. A, bo tam była kamera, no. Kurde, to była YOLO akcja, nie? Ja nie wiedziałem w ogóle, co ja robię, a naciskam po kolei guziki, jakie miałem. Ty. Pięknie! Nawróć androidy. Mogę coś z tym zrobić? Nie? Ale... AP-700? A ten jaki jest? Czy to są wszystko konory? Wierzę. No, true story, bro. Siemano, Domestos. Nawróć. Jebana kupo gówna. Odsuń się, Connor. Uuu. To daruje mu życie. Sorry, Connor. Bydlak wygląda zupełnie jak ty. Fuck me. Terminal autobusowy centrum miasta. Jest i terminal. Udało się, Alice, jesteśmy. Co my tutaj możemy zrobić? Znajdź sposób na ucieczkę. Autobus do granicy jest pełny. Wstęp tylko dla pasażerów z biletami. Kolejne odjazdy zostają wstrzymane do odwołania. Co ty gadasz? Nie mamy biletów, nie wpuszczą nas. No... To mamy problem. Co my teraz zrobimy? Znajdź bilety. I no gdzie? Możemy tam w sumie znaleźć, między tymi bagażami, nie? Na razie, Domestos, trzymaj się. Dwa konory, no bo to są, jest pełno tych konorów, nie? Tutaj możemy znaleźć bilet. Przepraszam, ale chyba nie musicie jechać, nie? Bo mam chorą córkę. No i co? O, tam coś jest. Oni skanują. A to ta! To ona? Kontrola! Proszę się nie ruszać.
fuck, i co? A tam coś jest. Co jest, Szymon? Z czego się chichrasz? Oliwier chyba cię lubi. Jestem robotę, ja go nie lubię. To twoja córka? Tak. Jest prześliczna. No dobra. Czemu powtórzyć mi się? Dzwoniłem do mamy. Zbierajmy się, bo bus nam odjedzie. Masz bilety, nie? Tak, skarbie, w torbie. Super, no to chodźmy. No i właśnie wypadł. Adult ticket. I dla dorosłych. Przepraszam. O Boże, przepraszam. Szlakasz, nie wiesz. Nie wiem, co. Nie mogłaś się zgubić. Dobrze przejrzałaś torbę? Miałam je w torbie. Koperta musiała wypaść. Kurwa. Przepraszam, nie rzuciła ci się w oczy niebieska koperta? Były w niej nasze bilety i... nieważne. Oddaj bilety, zatrzymaj bilety. Oddamy je. Leżało na ziemi. Dzięki, dzięki. Dziękuję, serio. Ratujesz nam życie. Przykro mi, Alice. Niepotrzebnie. Postąpiłeś właściwie. Znajdziemy inny sposób. A, i Luther ten, no. A oni tam będą skanować dalej. Jakbyśmy tam weszli? Adam? Kara, szybko! O! Za mną! Okej, okej. A, popatrzcie, znaleźliśmy to, nie? Chyba. Dzięki Bogu, żyjecie. O mój Boże. Widzieliśmy obławę na Jerycho. Bałam się, że przyczyniłam się do waszej śmierci. Dobra, jak dawaj bilety i nara. Wiedziałam, że to was na pewno znajdę. Chodzą po domach i szukają androidów. Dobra, dawaj bilety. W końcu i nas ktoś by wydał. Co z pozostałymi? Na granicy wszystkich sprawdzają. Ale znalazłam przemytnika, który przeprawi was przez rzekę. Nie będzie łatwo. Ale to jedyne wyjście. No kurde, no. Jedziecie z nami? Tak. Idziemy. Dobra, wskakujcie. Okej, okej. Dobra, jedźcie, szybko! I wracamy do Conora. Juhu! Już? Gdzie jest Conor? A, to jest centrum miasta, to znowu z tym, z Markusem, tak? Czyli co, mamy z nimi pogadać? Bo nie wiem, nie czaję. Mocniej barykadę, skocz. Aha, dobra. Musimy dokończyć barykadę, dalej, pomóżcie. Wzmocnij barykadę, weźmiemy samochód, bo nie będziemy dech rozwalać z tego, nie? Hej, pomóż! Szymon, bo ten, za dużo tutaj klną i prowadziliśmy ten. Pi, 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 pi. I takie tam. No co ten Huber tam chciał, bo dużo przeklinają. Nie zwracaj uwagi na niego. Nie, żartuję. L2.
Dobra, to wystarczy. A, you are here. Połóżcie jeszcze mapę, no i teraz znowu. Łatwo było podjąć te decyzje. Ale postępujemy właściwie. Okej, okay, okej. Okay. To żeś se tra barykadę ustawił? O chłopie. Czekasz wiadomość... Weź pozycję żołnierzy, wesprzyj swoich braci, przekaż wiadomość dziennikarzom. Wielu z naszych braci zginęło. Ludzie nie mają litości dla tych, którzy są inni. Tań? Tutaj nic chyba nie mogę zrobić, nie? No nie mogę. Dobra. Markus, mamy to, o co prosiłeś. Tam są jacyś dziennikarze. Musimy im jakoś pokazać, co się tu dzieje. Okej. Więźniowie, równość, żyjemy wolni. Równość. Qual rights for androids, ja? Aha. Wesprzyj swoich braci. No dobra, tutaj. Dobra, może im zimno, to rozpalimy ten, nie? Gdzie jeszcze możemy rozpalić? Podnieś. Okej. No i Jericho, no i fajnie, no. Co dalej? Tutaj jeszcze coś chyba mieliśmy, nie? Nie, a tam coś jest. Rozmawiaj. Wszystko w porządku? Strzelali. Jak bez dotykania? No zapalniczkę miał, nie? Zabili wielu naszych. To mogłem być ja. Boję się... Nie chcę się wyłączać. Zmotywuj, uspokój, uspokój. Nie ma nic złego w strachu. Ja też się boję. Ale nie mogę bezczynnie stać, gdy zabijają naszych. Rozumiesz to, prawda? Może nie powinniśmy żądać wolności. Gdybyśmy siedzieli cicho, nic by się nie stało. Nie wiem, czy dotną, czy nie. Kamera tak nie siadła. Co to jest? A, znowu ta gazetka, ja. Detroit Today, ja. Maszyny przeciwko ludziom, no oczywiście. Resident Warren, coś tam. O! Już to kurde, już się w gazecie pokazało, nie? Szybsze niż gazeta wyborcza, bez kitu, nie? Brak połączenia. Zong. Coś jeszcze tu mamy, czy możemy. A dobra, tam coś jest i tam coś jest, okej. Okay. Nie zatrzymamy ich na długo, ale to chyba lepsze niż nic. Muszę się kawy napić. Która jest? 45? Ludzie. Właśnie zajmują pozycję. W razie ataku nikt nie przeżyje. Pesymizm, poczucie winy, desperacja, wątpliwości.
Czy podjąłem dobre decyzje? Może dałoby się tego wszystkiego uniknąć? Jesteś nadzieją naszego ludu. Mhm. Okej. Okay. Ja ci ufam. Ja wiem, no. Wszyscy ci ufamy. Tak, ty go kochasz, no. Okej, okej. Cokolwiek się teraz zdarzy, zmieniamy bieg historii. No w sumie tak, no bo była rewolucja, nie? No i oni znowu się będą, kurde, stukać, nie? Na oczach wszystkich, kurde. Znowu go dotyka w rękę, ja nie wiem, kurde. Co jeszcze tutaj mamy do zrobienia? Aha, dobra, tu już nic, tam. Tam coś jeszcze jest, tak? A, tam możemy ten ognisko rozpalić. Dobra, to jeszcze sobie tam rozpalimy. A, niech mają, żeby im nie było zimno, nie? Potem pójdziemy tam po tych stopniach. Markus! No fuck. Markus, chodź zobacz! Już nie zdążyliśmy. O! Markus! Chcę porozmawiać, Markus! Okej, okej. Chodź! Masz moje słowo. Nic ci nie zrobię. Nie idź tam. Pułapka. Co cię zwabić na otwarty teren? Nie idź tam, Markus. Nie mam broni, Markus. Chcę tylko Bo pogadać. Opinię publiczną sobie popsują, Ilonka. Zgódź się, odmów, zgódź się. Muszę wysłuchać, co ma do powiedzenia. A jeśli cię zabiją? Będę musiał zaryzykować. Już za chwilę żołnierze zaczną atak. Nie przeżyjecie tego. Kurde. Będzie po wszystkim. Mogliby ludzie wyskoczyć na ulicę, kurde. Co masz na myśli? Poddajcie się. Poddajcie się, a daję słowo. Oszczędzimy was. Aresztujemy was. Ale nikt z was nie zginie. Co się stało z demonstrantami w innych obozach? Na ich nieszczęście, w pobliżu, nie było akurat żadnych dziennikarzy. A właśnie, my mamy dziennikarzy, kurde. Zostaliście już tylko wy. Gwarancja, niewystraszony, zdradzić braci, gwarancja. Jeśli się na to zgodzę, skąd mam wiedzieć, że dotrzymasz słowa? Nie masz żadnych podstaw, żeby domagać się gwarancji, Markus. Musisz po prostu zdecydować, czy możesz mi zaufać. Czyli mi układ niewystraszony zdradzić braci? Chcesz, żebym zdradził swoich braci? Daję ci tylko szansę na ocalenie swoich braci. Nie wyjdziecie z tego cało, Markus. Teraz możesz tylko spróbować ocalić tych wokół siebie. Odrzuć układ. Już wolę tu zginąć, niż zdradzić swoich braci. No. Cóż, podpisałeś na siebie wyrok. Nie, może postąpiłem źle. Trudno, zobaczymy, co się rozwinie. Schemat. Zobaczymy, jak to wygląda z tym schematem. O kurde. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie zginą. Jak poszło, Markus? Co powiedział? Sakra.
Za chwilę ludzie przypuszczą na nas atak. A my im pokażemy, że się ich nie boimy. Jeśli mamy dziś zginąć, przynajmniej będziemy wolni. No. Co tu się dzieje? Jego życie jest w twoich rękach. Pora zdecydować, co liczy się bardziej. On czy rewolucja? Nie słuchaj go. Skurwysyn kłamie jak najęty. Gwarancja, Hank, wlew, przekonaj. Ja też byłem taki jak ty. Myślałem, że liczy się tylko misja. Ale pewnego dnia zrozumiałem. To wzruszające, Connor. Ale ja nie jestem defektem. Jestem maszyną zaprojektowaną do osiągnięcia konkretnego celu i to właśnie zrobię. Hank. Przepraszam, Hank. Oh, nie powinienem był cię w to mieszać. No się nie przejmuj, Connor. Rób co musisz. Dość gadania. Decyduj, kim naprawdę jesteś. Ocalisz życie partnerowi? Czy wolisz go poświęcić? Ratuj Henka, No nie! Fuck! W porządku. Dobra. Wygrałeś. Strzel. Nawróć. Obudź. O nie! Czemu, Connor? Czemu musiałeś się obudzić, kiedy miałeś być jedynie posłuszny? Co ja zrobiłem? Czemu wybrałeś wolność, kiedy mogłeś żyć bez zadawania pytań? Spójrz na mnie, Connor. Mam swój cel. I wiem, czym naprawdę jestem. No nie gadaj, nie? Zobacz, do czego doprowadziły cię marzenia o wolności, Connor. Wiesz, że bardzo rozczarowałeś Amandę. Mnie też bardzo rozczarowałeś. Kurde. Na szczęście, teraz wszystko się zakończy. Siemano, Milton. Jakieś ostatnie słowa? Przekazywanie zakończone. Dobra robota, Connor. Czyli, że co? Dopiero początek. Wyeliminuj... Co? O Jezu! Gdyby ktoś mi powiedział, że mnie zastrzelał jak broń androida... Wszystko będzie dobrze, poruczniku. Wyciągnę pana z tego. Zamknij, kurwa, ryj. Już po ptokach. Nie no, kurde. Słuchaj, w końcu znów zobaczę syna, okej? Czekałem na to już od dawna. Fuck me. A mogłem strzelić, kurde, w niego. Dupy. Wystarczająco. Ja pierdzielę. Będzie mi brakować. Będzie mi cię brakować, Connor. Tak. Będzie. Ale Lipton. Obudź się. Obudź się. Obudź się. Obudź się, obudź się, obudź się, obudź się. Obudź się. Kuźwa mać. Ale przecież, kurde, ja... Ciekawe, czy by się go dało uratować, nie?
ostatniej chwili. Przepraszam, coś nas zatrzymało. Nikt was nie widział? Nie, 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 nie wydaje mi się. Masz kasę? Tak. Wszystko jest. Kurde, no. I jestem zły teraz, no. Na rzece i brzegach jest sporo patroli. Nie odpalajcie, zanim się nie oddalicie. Dobra? I obserwujcie nurt. Pożegnaj się. Powodzenia. No pożegnaj się, no podejdź do niej, no halo. Nie martw się o nas. Dobra. Na drugim brzegu będziemy wreszcie wolne. A z synem jej. A. Będę sprawdzać, jaka jest woda. Teraz się mogę pożegnać, no. Na drugi brzeg jest niecały kilometr. Nie powinno to długo zająć. Bądźcie ostrożni, na rzece też są patrole. Bardzo dziękuję, Rose. Chciałabym was tam zabrać sama, nie chcę was tu zostawiać. Do widzenia, Alice. Proszę, uważajcie na siebie. Okej. Widzimy się po drugiej stronie. Pomogę ci. Nie wiem, Hubert, nie mam pojęcia. Zobaczymy jeszcze, dobra, sprawdzimy tą wodę, nie będzie. Lepiej tam nie wpaść. No. Komponenty by nam zamarzły. Okej. Maszuj. Co się stało, Ilona, że taka smutna jest? Ilonka, co się stało? Dobra, mamy zapis. Tylko czekałem, aż to się skończy, bo już, kurde, jest godzina 8, a ja muszę jeszcze kawy napić i iść do pracy. Kurde, no. Także będziemy kończyć live'a. No niestety. Jutro najwyżej dokończymy. Chyba już skończymy jutro tą grę, nie wiem. Wyślę wam jeszcze koda. Kto będzie chciał, to niech sobie weźmie. I co? Tyle na dziś, nie? Dzięki, że byliście. Jutro, tak jak mówię, skończymy. Mam nadzieję, że skończymy. Na 22 mam pracę, Szymon. Za godzinę idę do roboty. Tylko jeszcze muszę się ogarnąć i napić się kawy i zjeść jakąś kolację. I niestety już ruszać. Nie wiem, co to jest Apple Snake 2. Dobra, dzięki jeszcze raz, że byliście. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.